Nigdy nie miałam planów zamknięcia teatru, mówi prezydentka Zabrza Agnieszka Rupniewska. Widzów zapraszamy we wrześniu. Jesteśmy dla Państwa i gramy, komentuje dyrektor artystyczny Miejskiego Teatru Nowego. We wtorek odbyła się komisja rewizyjna, w trakcie której analizowano sytuację finansową jednostki kultury. Podobnie trudnych wyborów wkrótce będzie musiał dokonać zarząd szpitala miejskiego. Spółka ma długi. Obie te sprawy budzą wśród Zabrzan ogromne emocje. Fatima Orlińska. Wtorkowa komisja rewizyjna została przerwana, bo jak przekazała nam prezydentka Zabrza, dyrekcja Teatru Nowego nie przygotowała wszystkich należytych dokumentów. Kontynuacja prac komisji zaplanowana jest na 18 września. Jak dziś wiadomo, obecnie pełniąca obowiązki dyrektor teatru umowę może podpisać dopiero w momencie, gdy ruszy nowy sezon, zatem 1 września i jeśli zdecyduje się pełnić funkcję dyrektorki, od niej ma zależeć, ile spektakli się odbędzie. Czy można spodziewać się premier i ewentualnych większych imprez, jak chociażby sporny ostatnio festiwal? Pani dyrektor przedstawiła mi kilka propozycji związanych z oszczędnościami. Po pierwsze zaproponowała odwołanie premier, po drugie zaproponowała zwolnienia części aktorów, a po trzecie zaproponowała odwołanie festiwalu. No nie ukrywam, że osobiście byłam zwolenniczką tego, żeby festiwal się odbył i nawet w różnych gremiach, także wśród radnych Rady Miasta mówiłam wprost, że uważam, że skoro mamy tego typu teatr i od lat odbywa się u nas festiwal dramaturgii, to że nie powinniśmy akurat na tym oszczędzać. W związku z tym, jeżeli jest taka sugestia, to my jesteśmy na etapie analizy tego, czy rzeczywiście festiwal nie powinien się odbyć. I jak wielokrotnie podkreśla prezydentka, nie ma i nie było planów zamykania teatru ani przekształcenia go w teatr impresaryjny. To, że wyboru trzeba było dokonać, choć niełatwego, przyznają również przedstawiciele zarządu Zabrzeńskiego Teatru. W obecnej fatalnej sytuacji finansowej miasta, co wiąże się z trudną sytuacją samego teatru, czasowa rezygnacja z dodatkowych wydatków w postaci imprez musiała być oczywistością. Dla nas ważni są ludzie, którzy tu pracują, ponieważ to są ludzie niezastąpieni. To jest fantastyczna ekipa, począwszy od artystów, skończywszy na całej ekipie, która dba o porządek w tym budynku. Więc oni muszą zarabiać. To nie jest tak, drodzy Państwo, że ludzie, którzy pracują w teatrze, to tak bardzo to lubią, że mogą pracować za darmo. Nie, nie pracujemy za darmo. Więc wypłaty, to jest ogromnie ważne. Ważne jest również to, żeby ten przepiękny budynek utrzymać. To są media, to są opłaty. Więc to jest w tym momencie dla nas do końca tego roku kalendarzowego priorytet, prawda? No i musieliśmy dokonać wyboru. Podobnie trudnych wyborów wkrótce będzie musiał dokonać zarząd szpitala miejskiego w Zabrzu, który dziś jest spółką w najgorszej sytuacji finansowej, bo bilans to ponad 80 milionów złotych straty. Prezydentka Zabrza przekazała nam, że jest po rozmowie z prezesem szpitala miejskiego, który przygotował program naprawczy, a ten obecnie jest przedmiotem analiz urzędniczych. By uzdrowić sytuację szpitala, brana jest pod uwagę jego restrukturyzacja i zmiana profilu jego działalności. Sama zainicjowałam pewne działania i jeśli chodzi o pewne tematy, próbowałam docisnąć pana prezesa. Również jeśli chodzi o ilość urodzeń w naszym mieście i w naszym szpitalu, który przecież jednoznacznie kojarzy się właśnie z nowymi, młodymi mamami i niemowlakami. W związku z tym mam nadzieję, że ilość tych porodów w naszym mieście po prostu się zwiększy, biorąc pod uwagę jakość opieki. Ale z drugiej strony ważne jest dla mnie to, żeby też inne oddziały, które również są dochodowe, chciały rozwijać swoje działalność. Za obecny stan budżetu miasta, w tym również szpitala, wielomilionowe zadłużenie i straty, prezydentka Rupniewska jednoznacznie obwinia swoją poprzedniczkę, zarzucając jej niegospodarność i nadużywanie finansów z kasy miejskiej. Dzisiejsza opozycja w Radzie Miasta z kolei mówi, że problem ekonomiczny mają szpitale w całej Polsce, a brak pieniędzy nie wiąże się z poprzednią władzą, lecz na przykład nieplanowanymi w poprzednim roku finansowym wydatkami, jak chociażby 30% podwyżki w oświacie. Są niedoszacowane przez NFZ świadczenia medyczne i szpitale borykają się z tymi problemami. Do tego trzeba jeszcze dołożyć wzrost płacy minimalnej, wzrost w ogóle płacy, wzrost cen za media, no i lekarstwa, no i mamy teraz tego obraz. Wiem, jak to kiedyś wyglądało, że no, szpital za każdym razem, kiedy miał trudności, przychodził do miasta i prosił o dofinansowanie, no i my jako radni z reguły przychylaliśmy się do ich prośb. Natomiast nie wiem, jak to będzie wyglądało w tej kadencji. Jeszcze nie było takiej prośby, no więc nie wiem, no ale sobie nie wyobrażam, żeby ten szpital zamknąć. Miasto po tym, jak wyemitowało obligacje, decyduje się na kolejne kroki, które mogą wspomóc jego budżet. Chodzi o pozyskanie środków z zewnątrz, dlatego trwają między innymi rozmowy z ministerstwem. Został zlecony również program ostrożnościowy. W wielu spółkach miejskich wciąż trwają audyty.